Jestem Milton Vicente, jestem Angolczykiem, jestem obcokrajowcem, jestem studentem, jestem chrześcijaninem. Nie wiem, który to dokładnie najważniejszy, ale myślę, że to, że jestem Angolczykiem tak naprawdę, bo z Angola się identyfikuję, z tym kraj, skąd pochodzę. A jeśli się spotykam z takimi akty nietolerancyjne, to bardziej dlatego, nie że jestem Angolczykiem, tylko dlatego, że jestem czarnoskórym człowiekiem. Na przykład ostatnio miałem taka sytuacja, to jedna z niewielu nieprzyjemnych sytuacji, które miałem od 7 lat tutaj w Polsce. I najbardziej tragiczny, najbardziej po prostu niefajna sytuacja, jak miałem do tej pory, to było pod kino Femina, kiedy czekałem sobie na tramwaj. Byłem wtedy z koleżanką i przyszedł człowiek, który zapytał mnie, co ja tutaj robię w Polsce, i w bardzo agresywny sposób zaczął bardzo brzydko się wyrażać do mnie, że nie powinna tutaj mnie być i żeby wjeżdżał sobie do Afryki. Każdy człowiek, który jest po prostu ciemnoskóry albo doświadcza właśnie takie rasistowskie akcje, to oczywiście to jest bardzo bolesne, i bo nie powinna się takie rzeczy przeżyć jeszcze w taki czas, jak jesteśmy teraz. Na przykład mam znajomych, którzy spotkają się z akty nietolerancyjne właśnie prawie co tydzień w różnym miejscu, nawet w miejsce, gdzie ludzie nie wyobrażają sobie, że tak może być, może się spotkać z taki typ zachowania. Miałem okazję właśnie być w takim środowisku, gdzie właśnie bardziej jest młodzież, gdzie młodzież po prostu w bardzo nietolerancyjny sposób zachowywali się wobec obcokrajowców. Chodziłem tam na jakiś warsztat hip-hopowy, razem z nimi widziałem, jak oni potrafili być po prostu tak bardzo radykalni, rasiści. I później widziałem, jak właśnie zmiana w nich było, jak tam z nim, jak w ogóle nie reagowałem na to, co on powiedzieli i tak dalej, ja na to, jak się zachowywali wobec mnie. Widziałem później różnicę, jak oni widzieli, że ja się interesuję po prostu ich osoba i chcę właśnie czegoś od nich się nauczyć. To mówię o właśnie hip-hop i to, że chciałem właśnie z nim coś wspólnego robić. On bardzo to ocenili na koniec właśnie warsztat i mnie podziękowali i przeprosili nawet. I właśnie to jest tylko bliski kontakt właśnie z ludźmi. Może sprawić, że ludzie zaczynają inaczej też myśleć o człowieka. Uważam, że wy powinniście szanować i siebie samego, i każdy inny człowiek.